Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jak widzicie dzisiaj Elengrad. Sorry, że tak ciemno jest, no ale po prostu jest bardzo dobra cena tego oleju rzepakowego, którego mam dość dużo. A i przede wszystkim blisko mam do sprzedaży, bo jest tutaj za ulicą. Bo postawiłem sobie ten młot na sprzedawanie, czy kratę do sprzedawania. No wiem, że to specjalnie sobie postawiłem, żeby bliziutko mieć do sprzedawania tego produktów, ale też może i się trafi jakaś fajna cena, na przykład zboża. No i 94 tysiące na raz i tak będziemy sobie cały czas jeździć. Tutaj akurat jest bliziutko, więc spokojnie winogrona na przyszły sezon będę sadził. Teraz prawdopodobnie chyba ostatni sezon sobie zrobię normalny siew, czyli jeszcze soję na tym polu zasieję, a potem już od wiosny prawdopodobnie będą tam winogrona. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko winogrona, bo tutaj ta winiarnia, można powiedzieć, że stoi. Nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo jak winiarnia, ale... No dobra, przejadę przez te tory, bo się nie wyrobiłem. Trochę tego oleju rzepakowego mam, dlatego blisko sobie postawiłem ten skup. Żeby nie jeździć daleko, szybko to ogarnąć. Na opartego mógłbym to ręką przeżyć. Jest ogólnie niedziela 19 stycznia... co? 7 stycznia. A wy ten film widzicie dopiero za tydzień. Tydzień później. Więc 9 plus 7... To 16 stycznia prawdopodobnie. We wtorek. Nagrywam sobie teraz go, bo po prostu mam czas. No i przede wszystkim save'a ogarniętego, tak? Więc czemu tego nie wykorzystać, że mam save'a ogarniętego? Czy to aż tak dużo nie było do ogarniania, tylko musiałem po tamtym ostatnim odcinku zasiać pole numer 4. Tak, tylko tamto pole musiałem zasiać. No i oczywiście zwało właśnie. Co mi zajęło z godzinkę, zanim to ogarnę wałowanie siebie. Kurwa, no też nie mogę się tu wykręcić, to jest tak wąsko. Bo ja tu w ogóle źle zajechałem. Ale jeszcze dwie przyczepy będę dać. A widzicie, 360 tysięcy już, jest listopad, a przewinę sobie na grudzień, bo w grudniu będą ceny. Reszta cen. Czyli będzie sorgo, pszenica i jęczmień. Jęczmienia mam chyba 1,5 pociągu. Jęczmienia ma od cholery mam. Więc... trochę tego jeszcze nie będzie dołożenia. No a teraz włożę sobie ten oleum. Wiem, że po tych paletek, bo ich kurde nie widać. Wziąłem sobie dojścia, no bo jest najszybszy, tak? Do takich spraw. W sumie Fent jest też tak samo szybki, ale... ale Fent stoi z przyczepą. I oczywiście w grudniu będziemy sobie lać gnojowice na pola. Wiem, że może tak trochę nieładnie gnojowice lać w grudniu, ale... ale wiadomo, to jest farming, to może. Nie no, gdyby ta przyczepka trochę więcej pojemności miała, nie? To by było dobrze. Ale to tam nic. Nie szkodzi. ...94 400 i tak cały czas. A miałem 200 tysięcy chyba na początek odcinka. Nie pamiętam nawet. Sobie patrzyłem, ale zapomniałem tak naprawdę, jaka ta liczba tam była. No dobra, zbieraj te palety. Masz jedną, tu masz drugą, tu masz trzecią. Ładuj na pokład te palety. Tu już jeszcze przejdę sobie wokoło, ale chyba niestety nie zostawiłem żadnej palety. Teraz te dwie tu przepcham. Tą tu przepcham, o. Pod koła i nikt zabiera.
Jeszcze jeden kurs da. Trochę tych palet jednak tutaj jest. Tutaj powinien jeszcze być dróżka narysowana, a to może kiedyś narysuję. Tak jak teraz przejechałem, tak powinna być jeszcze dróżka namalowana. No ale to tam. Wiecie, tak na szybko tą drogę w sumie malowałem, nie? Rachu ciachu i po strachu. 94,452. A teraz chyba nie będzie pewno, to nie sprawdzę tego. No i dzięki. Wariat jakiś jał. Dobra, i będzie pełno. Nie gadę, że jeszcze zbraknie miejsca, nie? Jak zbraknie miejsca, to się potnie. 10 ton. Dobra, wejdzie. Dobra, wejdzie, bo myślałem, że naprawdę nie wejdzie, nie? Ale to bym się pociął chyba. Dobra, wszystkie palety sprzedałem z tego, co widzę. No, trochę kasy zarobiłem, nie? 700 tysięcy będzie na koncie, tak. Nawet ponad 700. No i dobra, w sumie tego wieczora mogę tutaj zostawić na tym skupie, bo... On mi nie jest potrzebny do niczego. Już w dzisiejszym odcinku. No i elegancko, nie? A mogę jeszcze, o! 45 krów tu już jest, czyli mam V-max obory. V-max, jak to wygląda. Co ja chciałem zobaczyć? A ja chciałem tutaj finanse zobaczyć, gdzie są finanse, tu są finanse. No, 600 tysięcy zarobiłem z produktów. Wczoraj 43 tysiące, bo sprzedawałem coś. A, bo to się auto... No, nie, dobra, ja nic nie sprzedawałem. To się autentycznie się sprzedaje ze szklarni. Dobra, to 600 tysięcy się zarobiłem. No i dobra, i teraz przewinąć jeden dzień. A, jeszcze promocje pokazać. Takie są promocje, no takie nie za ciekawe. Gdyby ta krampa miała trochę więcej ton, tak z 38,9, to bym kupił, ale 31 to mi się nie opłaca. Dobra, 757. Odpalił ten złom, odpalił. Dobra, a ceny jak wyglądają? O, 6 tysięcy dzisiaj jest za ten. Ale no nie będę czekać. Nie chciałem się czekać. To jest 1300. Dobra, to tak musi być. Sargo jest 1800, dobra. Aha, czyli... Ja go niby odpaliłem, ale jednak nie odpaliłem. No więc jest niby 117 ton do sprzedaży jeszcze. Czyli na jeden wagon powinno wejść, a tutaj pszenica na... Na dwa wagony, czyli 180. Jeszcze stówka sobie zostanie. A dobra, to się da. Zaraz pociąg będę musiał zawrócić. A promocje są takie. No, ta krampa jest od wczoraj. O, trajban jest na promocji. To jest ten kamień, co chciałem kupić. Więc sobie zaraz go kupię, bo kurde, opłaca się. Jak jest o połowę tańszy, to po co ja tam płacić 60-70 tysięcy wtedy? Jak mogę teraz za 33 kupić, nie? Więc zaraz go kupię, tylko sobie pociąg zwrócę. Znaczy przywołam w sumie, nie zwrócę. Tak. No 380 tysięcy, tak o. Wiem, że jest ciemno, no ale... Teraz jest zwróć wynajęty pociąg, dobra. To tak musi być. Grind tank. Albo 120, albo 37. Dobra, niech będzie 120. Konfiguracja silnika... Plus 30 tysięcy, no okej. Okay. Stawienia kół. Obciążniki niech będzie. Long pipe.
Kolor felg. Nie, niech będzie biały. Ale widać, że trzeba będzie go pomalować. No więc kup. Albo nie będę go malował przecież. I tak zaraz będzie taki sam. Trzy headery do zboża by się przydały. Tribine Flex. Jaką ma 20 standardową? Niech ma tą 20. Albo zwiększy do 25. Dobra, kup. Tyka, 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 a pociąga nie widzę. A jedzie, dobra, jedzie. No tu pisze niby 100, 100 metrów zostało, a ja jeszcze go nie widziałem, diabła. Ale słyszałem, że te rogatki tykali, więc... To się mówi, był blisko. Dobra, dawaj mi ten pociąg. On tak zawsze ciulał ostatnio, że... Jakby tak pół metra dalej nie mógł stosunkowo zawsze, nie? Jedziemy z całym ziemią. Pszenicy 275 ton niby jest. Sorgo mam na przyczepie, ale to muszę sobie przywieźć. Więc jest wszystko ok. 11 minuta. Nie mogę trochę ten czas przewidzieć, bo tam jeszcze rosło. Do 10. Specjalnie dałem do 10, bo wtedy jak tu będę robił... Gnojowica na tamtych polach, to coś się chce, żeby jasno było. Teraz dwa wagony pszenicy. Nie wiem, czy ja mam tyle pszenicy. No właśnie, 85. Tak sobie myślałem, że tutaj coś mi tu nie pasuje. Więc ja teraz będę musiał pszenicę wozić. Dobra. Trzeba zrobić tak. Trzeba cofnąć pociągiem. 190, no to 26. No dobra, to trochę może nie wejdzie, nie? Trzeba cofnąć pociągiem, aby rogatki się podniosły i załadować sorgo. Na tym. No jeszcze powinien podnieść te rogatki. Jeszcze napieprzałem, ale już nie napieprzałem. Czyli jak tam jest 190 ton, no to 120, no na te pierwsze dwa wagony będzie, dobra. Ale teraz trochę sobie pojeżdżę tym fendę, tak sobie teraz pomyślałem. Że trochę sobie pojeżdżę zanim tę gnojowicę zacznę robić. No zobacz, jak będzie wolno szło, to najwyżej będę się teleportował. Bo później jeszcze krowy muszę nakarmić. Mleko wywieźć. Więc no to ten gnojowicę nie wiem czy ja zrobię. Powinien zrobić, no bo nie no, są 14 minuta jest, nie? No i dobra, zobaczę jak mi szybko będzie szło to włożenie w ogóle tej pszenicy. Ale czy ja to dobitna szybko? Albo chciałem chyba nawet na odcinku włożyć tym. Pszenica, tak mi się wydawało. Tak mi się zaraz coś przypomniało. Że ja chyba jak to kosiłem, chcieli jakiś rok temu. To ja chyba mówiłem nawet, że będę to do bina sypał i z bina będę woził. Bo miałem ciężarówkę kupić. Jakąś. Na który 190 ton, no to trochę jest dowożenie. Troszeczkę dowożenie będzie tutaj, więc... Tararara. Jak ja tu po 37 będę woził ton, no to trochę... Troszeczkę będę jeździł jednak. Więc no nie wiem, albo kupię ciężarówkę, albo nie. No w sumie milion mam na koncie, więc przydałoby się kupić ciężarówkę. Chyba ją jednak kupię. Tym fendem trzeba się zajeżdżać. No dobrze, że fend jest szybszy, ale... Znaczy, że ciężarówka jest szybsza. Znaczy, wiadomo, że fend jest szybki, ale...
Ciężko trzeba jednak jeszcze pojeździć. Szkoda, że nie mam jakieś większe przyczepy, bo by przydała się naprawdę. No, trzeba kupić, bo. No, żeby od Trajbana coś odbierało z ziarno, nie? No to musi być. No to musi być tylko Synagę Boss. Ewentualnie mogę Weltona kupić, ale. Nie, no Synagę Boss musi wjechać. Realistyk, żeby żurnął. No, ale niech będzie ten Synagę Boss. Cool. A ciężarówkę jaką? Nie wiem. Ciężarówki. Zobaczymy, no ma, no nie. Coś fajnego trzeba kupić. O, może tą starą Volvo? O, tą starą Volvo kupię 500 koni. Stawienia ku szerokie gumy. Dodatkowe światła, to tam. Wzór 2 niech jest. Światło. Tak. Pojemność 500 liter? A, to jest zbiornik. 750 niech będzie. No i dobra, i kup. Dobra, i chętnie tu stoję, ja sobie to po odcinku ogarnę. O kurde, jak to chodzi, ty. To on tylko żeribiegów, ty. Oj, tu idzie, ty. To się zbiera lepiej niż ta moja Volvo na tym. Niż ta moja Volvo na M-Kriku. Tak mi się wydaje, że to trochę lepiej się zbiera. Aha. Ale już widzę, co się będzie z tym Volvo działo, więc raczej szybciutko nie pojedziemy. W ogóle jaki to jest stary zegar, to jest jakaś stara ciężarowa w ogóle. Te zegary, jezu, jak to wygląda. To wygląda kurde Kielc. Dziomol, że w jakiejś szufladzie są od głębi. Co? No ja nie wiem. Pokaż tu. Tu? Tu nie ma, tu są same rzeczy. A gdzie? Tam gdzieś musi być. Druga, trzecia. Nie pszenica. To sorry. Okej. Okay. Dobra, dobra. Półtora kilometra na tydzień. No przyjedź.
Dalej, z tą pszenicą dla zła. Trzeba jechać i wrócić. Zaraz jak przejazd zamknie, to będzie koniec. Jeszcze nie przejadę. Wiem to ani tyle posta w ogóle. No co, jeżeli tak podbija tu? Pociągu jeszcze nie widzę, więc... Dość dużo szczęścia miałem. Tak to jest. No, ja kurwa nie lubię nagrywać, jak tu drzwi otwarte, nie? To jest takie irytujące. Dobra, 30 tysięcy litrów jeszcze. 10. A pociąg podjechał, dobra, bo widzę. No tu z samego sprzedawania będzie 20 minut. No a ten znowu za daleko pojechał. Czy za blisko w sumie. Te 180 ton teraz za fajno się nasypać i sprzedać. No i potem zostawiam pociąga i on sobie będzie jeździł. Gdańska to widzę być. Dobrze. Tera, tera, tam. Dawaj, syp, 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 syp. Dobra, już jest pełny wagon, więc trzeba cofnąć. 70 tysięcy nasypać i poszli, szybkie i wściekłe. Sprzedane produkty nie, ja muszę tu na dół patrzeć. Przychód ze zbioru 700 tysięcy. To na co tyle? A, była przez ciężarówkę. Dobra, ja kupiłem ciężarówkę i kombajn. Ale czemu tak mało jest tylko tego? Czemu tak mało zarobiłem, jak tu... Ale prawie, no w sumie jest tych dwóch... Powiedzmy zbóż. No, trzech, no bo tam jeszcze trochę sorga było. No to zarobiłem, kurczę, milion, nie? To będzie prawie, że milion. Więc spoko, kasa, zarobiste kasa, bym powiedział nawet. Teraz tylko ją wydawać na wiosnę i tyle. A ja miałem gnojowice i pola... A, to pola w kolejnym odcinku sobie powiększę. Już zaraz muszę zobaczyć, jak tam pola wyglądają. Ale ja wiem na pewno, jakie chcę kupić. No dawaj, jaś tym pociągiem, żeby on trochę szybciej jechał ten pociąg, nie tak ze stówkę, to by było dobrze. A tak to jest chór. No dobra. 928 tysięcy zarobiłem z plonów. O, patrz, jeszcze kurs został na tego, na kombi. Czy nie na kombi, tylko na ten. Dobra, kup. O, to wolę w ogóle na plusie, bo to też muszę kupić. Tutaj muszę dołączyć. 750 tysięcy jeszcze mam. Może te trzy kawałki jakby się udało. To jest 600. To się nie uda wtedy. Może tutaj wioskę trójkę. 320. A to duże? O, to jest na plus. I to jeszcze muszę kupić. 220 tysięcy. 328, no to nie stać mi. Tu gdzieś było chyba 220, nie? Ta łąka chyba. 248, dobra. To nie. Ale coś już kupiłem znowu. Więc już nie jest tak biednie. Już tylko te landy w sumie tylko łąkowe, można powiedzieć, zostały. Więc ciekawie. Dobra. Teraz ta. A pomęczymy sobie landy niego. Powinienem tak chyba zmieniać zakresy, właśnie. Widzę trzeci zakres. Czwarty zakres. Wtedy on się fajnie buja na tych biegach. Piąty zakres.
No i chcę na 5-5 może jechać, nie? Bo to jest 51 godzina, a VMAX jest 52, więc nie będę tu na tej szóstki rzucał. Oczywiście jeszcze muszę wrócić po jedną beczkę. I krowy jeszcze nakarmić. Ja pierdzielę, ile roboty to już jest. 100 tysięcy litrów mniej jest jeszcze do rozdania ponad. Dwa zakresy mniej mu zrzucę na trójkę. Tu powinien trochę szybciej się bujnąć wtedy. No, widzicie, i teraz jak trochę mu zakresy zrzuciłem, no to inne przełożenie biegów miał i zaraz lepiej poszedł. Ach tak, Landini, 32 tysiące centrów mleka ciągniesz. Ponad w sumie. Bo jeszcze wiadomo, waga cysterny, nie? I to wszystko. A ja muszę tutaj. Tutaj to wylać. Ja tu dawno nie byłem, nie? W tej mojej serowni. Mleko jest 37. No to jedną beczkę wezmę tylko i ja te 5000 to już zostanie na kiedyś tam. Dobra, jak już jestem w sumie tutaj na produkcjach, to sobie sobie żółty odpalę. Bo już jest w sumie z czego robić ten ser. Dwie beczki wleję, to będzie dobrze. Dawaj, 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 synek. Wiem, że ty masz ciężko z tą beczką ruszyć, no ale... Ale już jest 27 minuta. Przeczytania to 30... To ja tak w sumie na... Ja chyba na sobie tą gnowicę odpuszczę, wiecie? Tak sobie teraz powiedziałem, że ja chyba tą gnowicę nawet odpuszczę sobie. Że ja sobie zrobię w kolejnym odcinku, na przykład gnowicę i połączenie pól. No, chyba tak zrobię. Chyba sobie jednak tą gnowicę odpuszczę. Kurde, nie wiem, jaką miniaturkę zrobić. A może z ciężarówką? Albo Landini z beczką. O! To będzie dobra miniaturka, Landini z beczką. Chętnie bym sobie jeszcze jeden odcinek nagrał zaraz. No ale no nie wiem, czy chcę mi się trzeci odcinek pod rząd nagrywać. No wiadomo, na dwa tygodnie do przodu bym miał już nagrane. Ja chyba wolę sobie jednak iść ogarnąć sobie flety na zasadzie. Nagrać. Przydałoby się najlepiej Shemkrik nagrać i flety na zasadzie. Wtedy już bym miał do piątku odcinki nagrane, nie? No muszę coś pomyśleć na ten temat. Dawaj, 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 bujaj się. Łez, ale go zmuliło, ten nawrót go zamulił. Bo ja muszę do miksera dorzucić tego... Siana, nie, siana jest łominie, tylko kiszonki i jedną przyczepę żarcia, czyli paszy. Ale bo fest ciężko z tą beczką. Dobra, skoro on się już bujnął, już nie będę go hamował. To tu przez środek pola przeciągnę. Ciekawe, czy ja to później zasieję. Czy znowu będę takie ślady zostawać, jak na tamtym polu. Bo gnojowiec jest 100 tysięcy litrów do wylania, więc 115 w sumie. Bo jeszcze cała beczka 15 tysięcy litrów, nie? Więc w sumie będzie co lać na odcinku kolejnym. I to jest 27 będzie, zanim to będę miał porozlewane wszystko, więc okej. Wtedy jeszcze powiększania pól? Myślę, że to będzie dobry odcinek. W sumie te siewy sobie by się przydało nagrać na tych nowych polach, nie? Bo trochę tych pól będzie. No właśnie, tak sobie myślałem, że jak ja go zgaszę, to mnie już nie będzie miał tego meta. Tak, no fajną maszynkę sobie ogarnąłem. Do sesania kiszonki.
Tutaj jest 600 ton, no ale wiadomo, że wszystkiego do poszowozu nie wrzucę, nie? Tam wejdzie. Nie, tam chyba 120 ton chyba wchodzi, z tego co pamiętam, kieszonki. 120, no to powiedzmy 5 przyczep, tak? Powiedzmy dobre 5 przyczep. Chciałem szybciej ogarnąć, to dlatego on taki. Olomus, co jest z tymi ciągnikami tak, że one tak ciężko mają? Nie wiem, że ten Steyr nie jest najlepszy do takich akcji, no ale... Ale dawno po prostu nie używałem tego ciągnika, więc... Jak on ma obroty z tym? Jak to chodzi, ty? Tutaj widać już ten... Jakiś tajer. Ja teraz tajerę mierzę. Dość wariusz jest przygotowany na kiszonkę. Czy na kiszonkę, na gnojowicę, nie na kiszonkę. Bo miała być gnojowica, ale jak widzę, że nie spodziewałem się, że to tyle czasu zejdzie. Ja myślałem, że to zejdzie tak z 15-20 minut, tyle, nie? A nie 30 minut sprzedaż wszystkiego. No ale jakbym sobie odpuścił jechanie z tym mlekiem, no to wiadomo co by było, nie? Bym musiał resztę po odcinku ogarnąć. Wiem, że to dziwnie wygląda kontura i to coś z przodu założone, no ale... No ale tak musi być. Natura specjalnie nie będę ściągał. Oczywiście tym kiszą obornik też mogę sobie ładować, ale obornik będę łyżką sobie normalnie ładował. Teraz trzeba zrobić tak. F10, pustyn kasy 28 tysięcy. I tutaj trzeba poszukać pasza mineralna. Dlaczego 28 tam kupiłem? No bo tyle tutaj wchodzi. Tutaj paszy było już mało, więc dlatego musiałem to kupić. To tam wiadomo, tą szczepę jak się kupi, to tam na 10 lat wystarczy. No 45 ton tutaj jest tego, więc starczy. Wsysaj tą kiszonkę. Nie wiem czemu, ale ja kiedyś zawsze w 17 mówię, że to jest wsysarka. Pamiętaj jak słomę zbierałem tym na odcinku, ty. Bez kitu, ja pamiętam jak na odcinku zbierałem słomę, ty. Do tyłu dwie przyczepy zapięte. I się zbierało. Dwie albo jedną taką długą limuzynę miałem. Nie pamiętam. Ciekawe, czy jeszcze jedna ta wejdzie. To nie nadaje się. Jedna przyczepa, oprócz tej.
Czemu on ma takie obroty? Właśnie ja to zauważyłem, że z maszyną coś jest nie tak zawsze, że takie obroty to trzymają ciągniki. Ja to zauważyłem na tym. No chodź, Baron. Jak używałem tej maszynki. Na live. No kurde. Jeszcze przyczepa wejdzie. I tą przyczepę jeszcze wrzucę i będzie koniec, nie? Będzie koniec odcinka, bo 40 minut to prawie. A resztę to wiadomo, sobie na odcinku zrobię. Kolejnym, czyli powiększanie pól. Mignerica. Tak w sumie sobie zaraz pomyślałem, że trochę tego powiększania pól będzie, więc... Fajny odcinek będzie z tego. Powiększania pól i w sumie tej gnojowicy też będzie trochę dolane, więc... Tu pamiętam, jak w 30 odcinku chyba robiłem tutaj kiszonkę z artystą i krukiem jeszcze. To było na zwykłej czwórce jeszcze, nie? Na tej powiększonej czwórce oczywiście, ale... Bez trójki. Wtedy jeszcze pole numer 3 nie miałem. No pamiętam. Uda mi się wycofać? Chuja tam się uda. No. No i elegante. Nie wiem, co go tak trzyma. Elegante miało być, nie? No i dobra, dziękuję. Oj, dobrze tą belkę tam... A, bo 11 dlatego ten przygód wyjechał. No jadź! Mikserku, jedź! Pan to zakuj. Dobra, także ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa, pa! Tutaj cała przyczepa powinna wejść. Nie pamiętam, czy to chodzi o 120 ton, czy 150 ton. Nie wiem. A tu będę sobie dalej sypał, bo tu widzę potencjał na jeszcze parę ton. Więc dziękuję za oglądanie. Na razie, pa, pa.